tak ładnie. Vlogmas dzień 5. Hej, cześć, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasa. Panie Marcinie, jak się dzisiaj czujesz? Niewyspany. Już jest lepiej? No. Ale ogólnie chyba czujesz się lepiej, tak? W trakcie tej całej twojej choroby? Co? W grudniu się nie będziemy wysypiać. To może jak w banku. Chociaż zrobimy... Chociaż ja nie wiem, bo ja nie będę się wysypiać, nie wiem jak ty. No nie, ale ja to się nigdy nie wysypiam. To się nigdy nie wysypiasz. Słuchajcie. Przychodzimy od rana, otwieramy kalendarze adwentowe, lecimy do pracy, czyli kręci się normalne, codzienne życie, tak? Niestety trzeba iść do pracy, znowu jest poniedziałek, znowu nowy tydzień, nowe możliwości, świeży start. Proszę, otwieraj kalendarz, ty zaczynasz, bo jestem ciekawa, co powiesz. Zgaduję, że to. O, szóstka, ciekawa. Ja nie zgadnę. Zgaduj. Możesz zgadywać. To będzie bardzo, bardzo ciekawe. Jakiś płyn. Tam jest jakiś płyn. Nie mam pojęcia. No próbuj. Ale zobacz jak pięknie zawiązałam z tą rzeczką w ogóle. Ja nie mam wszystkich kalendarzy, jeszcze nie mam wszystkich prezencików, to chociaż się postaram troszeczkę. Ale choinka dzisiaj zrobiła mi dzień. Zrobiła mi poranek. Nie masz? Nie mam pojęcia. No poczekaj, no co może być z płynem w takim dziwnym kształcie? Nie mam pojęcia. Ten suchara od razu. W trakcie otwierania? W trakcie otwierania. Tak od rana, dobrze. Słuchamy. Co mówi taktyk, gdy przykłada ucho do zegarka? Co mówi taktyk? Gdy przykłada ucho do zegarka? Tik-tok. Taktyka. No dobrze, dobrze. Set do masażu. O, olejki! Że co, że niby ja mam ciebie masować? Nie, to ty w naszym związku jesteś osobą, która uwielbia kąpiele, masaże i tego typu rzeczy. No i cały ten pampering stuff. Ja się lubię dobrze zrelaksować. No lubisz. No dobra, ale to jak to się robi? To się ten używa, czy to jak? No naolejesz sobie rączki i potem możesz sobie masować plecki. Potem sobie sam. A nie pachnie? Wiesz. Pokaż. To jest knajp, moi drodzy. O, tak to wygląda. Trzy różne olejki do masażu. A ładne, ładne opakowania. Jestem troszeczkę rozczarowana, jeśli chodzi o wielkość, bo myślałam, że są większe, ale mój błąd nie sprawdziłam. Nie ma tego. Nie jest K. Jak to się mówi? Milczące. Słucham? O co chodzi? No, o nazwę firmy. To jest knajp, czy to jest knajp? Knajp. Knajp na pewno? Teoretycznie, więc proszę, olejki już są, możesz mi plecki masować. Mówię, że tak, dlatego się pytałam, jak minęła ci noc dzisiaj? I vice versa. Jak minęła ci noc, czy się wysypiasz, czy się nie wysypiasz, bo proszę bardzo, pomogę ci się troszeczkę zrelaksować podczas tego vlogmasa. Dobra. Myślę, że powinieneś być zadowolony. Dobra. Liczę na to. Trzy olejki, czyli trzy masaże, rozumiem, dobra. No, jeśli tak bym cię naolejkowała, to nie wiem, bo by się ściskał w tym łóżku. Dobra, trzymaj. I lecimy z tym. Piąteczka. Mam nadzieję, że dzisiaj zadania jakiegoś nie będzie. Myślę, że dzisiaj zadania nie będzie. Piąteczka jest. Dzisiaj nie będzie. Kartki zapomniałam przynieść tutaj. No, w pięknym tym nowym kubeczku. A to masz pudło z tyłu. Często Mondara? Chyba tutaj ktoś Mądra. Się pomylił. Mądara. Cicho. Lub wesoła. Nie wiesz co to, pomyśl szkoła.
Często mądra lub wesoła, nie wiesz, co to powiedzieć. Szkoła, książka! Książka, książka, książka! Jest! Jest, jest, jest. Będzie tutaj? Co? Tu będzie? No. W teczce? Z tyłu? Powiedz, że z tyłu. No tak, z tyłu. Z tyłu, dziękuję, bo inaczej jakbym miała patrzeć po grzbiecie. Dlaczego tam szczotka znowu stoi? Dzisiaj będzie wieczorem sprzątanie wielkie. Mam nadzieję, chyba, że przyjdzie paszka z Polski, to nie będzie sprzątanie, ale myślę, że... Powiedz, że tam nie. Nie, tam nie. Myślę, że raczej tutaj gdzieś. O, widzę, 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 widzę. Uuuu. Co to jest? Ej. Ha, 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 ha. Oooo. To nie jest książka. Moi drodzy, jak to pięknie wygląda w ogóle. Panie Marcinie. Zobaczmy. No wiecie, że chodziłem w sklepach i patrzyłem, co mogłoby się... Co mogłoby się nadać. Jak to się otwiera? To musisz ściągnąć to. A, ściągnąć, no tak. Tak, musisz ściągnąć. No i tam rozerwi. Rozerwi. Ale jakie piękne. Uuu. Mamy naklejki malutkie, ale powiem ci, że pomysłowe. Dobra. Bardzo ładne. Cute. Jesteś cute. Podoba mi się to opakowanie całe. Pięknie to wygląda. Wykorzystam. To na bank wykorzystam. Przyda mi się. Nie, nie wątpię. To są naklejki, czy to są takie wsówki? Wsówki chyba takie to są. Naklejki. A naklejki i to wsuwasz zdjęcia później, tak? Czy jak to tam? Nie, to wsuwasz zdjęcie i naklejasz. Rozumiem. Aha, dobra, no to czy jak masz 10 na 15, to jedno zdjęcie na jedną stronę. Spoko, wykorzystam, na pewno. Dziękuję ślicznie, bardzo mi się podoba. Bardzo kreatywnie. Jestem pod wrażeniem. A teraz lecimy. Ale jutro, po prostu z jutrzejszego, to jestem... Aż sam jestem z siebie dumny. Czyli wszystkich już zapraszasz na kolejny vlog. Z jedynki byłem bardzo dumny. Była, szóstki jestem bardzo dumny i nie wiem, z czegoś jeszcze może. Czy jestem tak dumny z czegokolwiek jeszcze? Ja z jutrzejszego też jestem dumna, chociaż się zdziwisz. Tak myślę. Tak. Ale zobaczymy. Dobra, lecimy, bo czas nas goni. Idziemy do pracy, a później będziemy chyba sprzątać. Ty będziesz sprzątać, a będę spał. Tak. Muszę mopa pociągnąć. Ty musisz się zrelaksować podczas tego vlogmasa, bo te 5 dni już się wykończyło. Dobra, lecimy. Trzymajcie się, do zobaczenia później. Dzień dobry, albo w sumie, jak tak patrzę za okno, to powinnam powiedzieć dobry wieczór, dlatego, że jest już mega, mega ciemno i mam wrażenie, jakbym miała za chwilę iść spać, jednak nie spanie mi w głowie, moi drodzy, dlatego, że tego dnia jeszcze troszeczkę zostało i jak widzicie, mam na sobie strój sportowy i mam kawkę i to nie bez powodu, ponieważ... Nie, nie, dzisiaj nie będziemy ćwiczyć, dzisiaj będziemy sprzątać. Będziemy sprzątać dół, ponieważ wczoraj ogarnęliśmy tutaj kącik świąteczny, kącik choinkowy. To jest zrobione, odhaczone i pomyślałam, że fajnie by było tak na Mikołajki zrobić sobie chillowy wieczór, może coś obejrzeć, może coś poczytać, ale bałagan bardzo mi przeszkadzał. Ja jestem taką osobą, że nie potrafię odpoczywać, jeśli widzę, że wokół mnie są jakieś pudła, jest nieposprzątane, zalega kurz, gdzieś tam ten kurz też gromadzi się po podłodze, nie jest wymopowany, podłoga się klei. No nie mogę, po prostu aż mnie nosi i pomyślałam, że to nic, że dzisiaj jest poniedziałek, to nic, że jutro idę do pracy i jeszcze dzisiaj wieczorem muszę montować, ja muszę to wysprzątać. Muszę to ogarnąć i dzisiaj zajmiemy się dołem, a myślę, tak sobie planuję już w głowie, że w piątek zajmiemy się sprzątaniem góry, czyli tam będzie łazienka, sypialnia, garderoba, no i biuro. Biura się troszeczkę obawiam, bo tam już naprawdę dawno nie było sprzątane i tych papierów również, te papiery się piętrzą, ale tym będę się martwiła później i jeszcze w międzyczasie, w ciągu tego tygodnia wydaje mi się, że powinny przyjść mi różne paczki, bo wiecie, był Black Friday, też są opóźnienia, bo są strajki na poczcie, więc to wszystko trwa o wiele, wiele dłużej. I tak a propos paczek, moja paczka z Polski jeszcze, moi drodzy, nie przyszła. Nie ma jej. Podobno dojechała do Wielkiej Brytanii, podobno jest w odprawie celnej, ale nikt się ze mną nie kontaktuje, nikt nie chce, abym płaciła, odpukać, abym zapłaciła cło i mam nadzieję, że za chwilę ona zostanie wypuszczona już do mnie.
I przyjdzie, ponieważ nie mam prezencików do kalendarza adwentowego. Jeszcze Mikołajki mam ogarnięte, bo te paczki pakowaliśmy wczoraj. Więc ten prezent na Mikołajki, który muszę później przynieść, jest. I ten prezent do kalendarza adwentowego również, ale potem nie mam nic. A nie mam zamiaru iść do sklepu i kupować byle czego, dlatego że ja już te prezenty mam. Tylko one po prostu muszą do mnie przyjść. Więc liczę na to, że jakimś cudem paczka z Polski będzie jutro i jutro będziemy pakować, tak przy okazji chillowego wieczoru, będziemy sobie pakować te prezenty do kalendarza adwentowego i to również będę miała już z głowy. A dzisiaj w takim razie zajmiemy się sprzątaniem dołu. Troszeczkę mnie to przeraża, bo to trwa dość długo, dlatego że mam w głowie generalne porządki, nie byle jakie, tylko generalne, ale myślę, że damy radę. Kawka jest... Legimi również wykupione, bo dzisiaj, by the way, skończył mi się abonament. A wiecie, co ja robię? Jeśli wejdziecie na Legimi, to macie kilka opcji. Możecie kupić sobie abonament miesięczny tylko na e-booki, abonament na audiobooki i na e-booki, dostęp na ileś tam książek i tak dalej i tym podobne, ale wydaje mi się, że najbardziej opłaca się opcja kupienia sobie abonamentu w ramach prezentu dla kogoś. Wpiszcie sobie abonament na Legimi na 3 miesiące i potem będziecie mieli taką zakładkę kup na prezent albo kup voucher, coś takiego. I wtedy za 3 miesiące dostępu do wszystkich e-booków, audiobooków musicie zapłacić tylko albo aż, zależy jakie jest wasze podejście, 125 zł. Tak mniej więcej to wyglądało i ja zawsze z tej opcji korzystam, bo wydaje mi się, że ona jest najkorzystniejsza, najbardziej się opłaca i ten dostęp również jest najszerszy. Ostatnio pod komentarzami, pod filmami padły pytania, jakich książek mam zamiar słuchać albo czytać, czy co mam w planie, więc pomyślałam, że tak przy okazji tego, że dzisiaj wykupowałam ten abonament, to wam pokażę, co tutaj w mojej bibliotece jest, chociaż zobaczcie, ta moja półka na Legimi naprawdę jest obszerna i każdą z tych książek chciałabym przeczytać albo przesłuchać. Troszeczkę jest mi przykro, że nie wszystkie książki mają audiobooki, bo ja jednak jestem zwolenniczką słuchania książek. Bardzo dobrze mi to wychodzi i też dzięki temu mogę czytać więcej. Ale pomyślałam, że to nic, bo też są tutaj takie książki, które sobie potem przerzucam na Kindle i czytam w miarę czasu, w miarę możliwości czasowych. No, także tak. I jedna z książek, którą w tym momencie słucham, to jest książka. No, o proszę, tutaj macie okładkę, mam nadzieję, że ją widzicie. Kobieta niezależna Kamili Rowińskiej. I zostało mi jej tylko 4 godziny i 30 minut, więc myślę, że dzisiaj jest duża szansa, chyba że włączę vlogmasy na YouTubie, które również chciałabym obejrzeć, bo już mam małe zaległości, małe, niemałe zaległości. Jest mała szansa, że tę książkę uda mi się przesłuchać. I powiem wam, że to jest pozycja, którą ja chciałabym przeczytać, kiedy miałam tam naście lat. Chciałabym ją mieć podsuniętą przez kogoś znajomego, przez kogoś z rodziny, kogokolwiek, bo rzeczywiście to jest książka, którą powinna przeczytać każda młoda kobieta, o tym i dlaczego i jak to zrobić, jak być osobą niezależną finansowo, jak osiągać sukces, albo czy w ogóle to jest tak ważne, aby być takim niezależnym, bo wiecie, kiedyś było takie podejście, że jednak jak jest małżeństwo, no to jest ta wspólność majątkowa i tak dalej, że wszystko idzie do jednego wora i tym podobne, ale nie do końca to tak powinno wyglądać, moim zdaniem. Każdy powinien... Ja tak uważam, możecie się ze mną zgodzić albo i nie. Ja jestem ciekawa waszej opinii, ale uważam, że każdy powinien mieć swoje konto bankowe w związku, każdy powinien mieć swoje pieniądze, każdy ma swoją wypłatę, chyba że już w grę wchodzi dziecko, no to wtedy wiadomo, że to może się troszeczkę inaczej już rozkładać, ale jeśli są dwie osoby bezdzietne, po ślubie, przed ślubem, mieszkają razem, jakkolwiek, to myślę, że każdy powinien mieć swoje pieniądze i każdy powinien być odpowiedzialny za to. No,
Mniej więcej, mniej więcej. Może sobie kiedyś pogadamy, bo nie chcę za bardzo się rozgadywać w tym temacie, ale to jest bardzo dobra książka dla osób, które są młode. Ja bym chciała, żeby ktoś mi kiedyś ją podsunął, bo jest naprawdę mądra i wiele z niej można wynieść. Kolejna pozycja, jaką tutaj mam i która mnie bardzo ciekawi, to jest ta książka. Niestety to jest e-book. 4000 godzin, tak? Nie, 4000 tygodni, przepraszam. 4000 tygodni, czas na twoje życie, przestań próbować robić wszystko i zajmij się tym, co się liczy. O tej książce usłyszałam u pani Edyty Zając. Ja tę kobietę podziwiam, uwielbiam i też kupiłam jej e-booka Projekt Zdrowie, którym się jaram i mam ochotę już wprowadzać te zmiany w swoje życie, ale wiem, że nie wszystko naraz i na wszystko przyjdzie czas. Jednak ta książka, ten tytuł, to jest właśnie esencja naszego życia, czyli każdy z nas mniej więcej przyjęło się, że ma 4000 tygodni do wykorzystania. I kiedy tak sobie to przeliczycie, kurczę, to tylko 4000 tygodni, więc fajnie by było, aby każdy tydzień miał znaczenie, aby każdy tydzień coś przynosił. Ja w ogóle nie mogę się doczekać, jak zacznę ją czytać, tylko potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Widzicie, jak ja się w ogóle jaram, ale już sam tytuł daje mi wiele do myślenia, bo mam ochotę wyciągać z każdego tygodnia to, co najlepsze i też chcę, aby każdy tydzień przyniósł jakieś doświadczenie czy jakieś wspomnienie, które będę chciała zachować, bo tak jak pani Edyta Zając ostatnio mówiła na jakimś live'ie, czy gdzieś napisała coś takiego i to mi zapadło w pamięć, że my nie będziemy pamiętać tych momentów, kiedy scrollujemy Instagram, kiedy ktoś by was, chyba w swoim podcaście o tym mówiła, w ogóle wam polecam podcasty, bo są fantastyczne, pojawiają się co środę, trwają mniej więcej tak od pół godziny do godziny i naprawdę do mnie trafiają, może do was również akurat trafią, ja jestem zachwycona i właśnie w podcaście było wspomniane o tym, że przypomnijcie sobie, co wam się wydarzyło, było takie pytanie, co wam się fajnego czy niefajnego przydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia i nikt z nas nie powie o tym, że zobaczyliśmy jakąś rolkę na Instagramie, czy zobaczyliśmy jakieś zdjęcie, czy nawet jakiś film na YouTubie, tylko zazwyczaj będziemy mówić o jakichś naszych przeżyciach związanych z tym tygodniem, co nam się wydarzyło, co przeżyliśmy, co fajnego, na przykład czy wyszliśmy na randkę, czy zjedliśmy coś dobrego. Właśnie takie rzeczy mają znaczenie. Dobra, dobra, dobra. Ja wam jeszcze o tej książce na pewno wspomnę, jak tylko ją przeczytam, ale brzmi super. Kolejna książka, którą ja tutaj mam, to jest, moi drodzy, książka świąteczna i o niej chyba mówiła Alicja. Ja już widziałam tę okładkę jakiś czas temu. Nie wiem, czy ta książka w tym roku wyszła, czy w przyszłym, czy w zeszłym przyszłym roku. No wiecie, ja mam do tego 2023. Cały czas mi się miesza 2022, 2023, bardzo bym chciała 2023, ale teraz jaram się grudniem, więc cieszmy się z tego, co jest. I książka nosi tytuł Wypożyczanie Świętych Mikołajów. To jest pani Agata Przybyłek. Ona chyba już napisała kilka książek, bo kiedyś gdzieś tam jej nazwisko już mi się obiło o uszy. Kilka książek nie tylko takiej beletrystyki, ale kilka książek również świątecznych. Podoba mi się okładka. I myślę, że ta okładka mnie najbardziej do tej książki przekonuje, plus to jest książka napisana przez Polkę, czyli to będą realia polskie, a tego czasami mi brakuje. Więc to myślę będzie moja książka świąteczna na ten rok, chyba że po cichu na to liczę, dostanę jakąś książkę w kalendarzu adwentowym. W zeszłym roku nie dostałam żadnej książki, w tym roku dzisiaj miałam nadzieję, że to jest książka, ale album również, to był mega pomysł ze strony Marcina, ale liczę po cichu tak jeszcze troszkę, że jakąś książkę dostanę. Dobra, chciałabym pogadać jeszcze o innych książkach, ale widzę, że się rozgadałam, a nie chcę, aby te vlogi trwały za długo, więc może w którymś kolejnym vlogmasie wam opowiem o książkach, które udało mi się przesłuchać, które udało mi się przeczytać i jeszcze o jednej pozycji, która jest fantastyczna i czytam ją sobie do poduszki. No, a jeszcze jedna sprawa. Chciałam wam napiszcie mi, oczywiście mi napiszcie, czy są tutaj książkoholicy, czy są osoby, które uwielbiają książki. Jeśli tak, to co teraz czytacie, co przeczytaliście, co polecacie, co macie na swojej liście, bo jestem mega ciekawa, jestem zajarana książkami, tak jak wiecie, bo tutaj mam całą biblioteczkę, tutaj jeszcze mam Legimi też. Kurczę, te książki czekają, ja tak bym chciała mieć 30 godzin, chociażby moja doba miała 30 godzin, żebym miała te 6 dodatkowych godzin tylko i wyłącznie
na czytanie i ja bym była najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A jedna sprawa, którą chciałabym powiedzieć, dajcie mi znać, czy wy też macie problem, że wasza skóra robi się taka czerwona, że dostajecie rumieńców w sezonie jesienno-zimowym, kiedy tylko włączane są grzejniki, kiedy ogrzewanie działa na, może nie na full, bo u mnie nie jest mega gorąco, mimo że myślicie pewnie, że jest, bo mam na sobie tylko taką koszulkę na rameczkę, ale ja za chwilę się rozgrzeję, bo będę sprzątać. Myślę, że tutaj jest tak w okolicach 21-22 stopni, coś takiego, ale te wypieki strasznie mnie denerwują. Zawsze wieczorem coś takiego mam, jak wracam z pracy i dajcie mi znać, czy macie coś takiego, a jeśli tak, to da się to jakoś zwalczyć, bo no bardzo, bardzo mnie to denerwuje i drażni. Okej, dobra, idziemy sprzątać. Nie przedłużam, bo myślę, że ten vlog i tak potrwa troszeczkę przez tą moją gadaninę, ale kurczę, no chciałam troszeczkę tak usiąść i po prostu z wami pogadać. Jeszcze jedna sprawa. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za wasze zaangażowanie, za to, że tutaj jesteście, że macie ochotę odliczać z nami te dni do świąt. To jest dla mnie niesamowicie miłe i motywujące, dodaje mi skrzydła i jaram się za każdym razem, kiedy odpalam ten aparat i mogę troszeczkę z wami pogadać. Okej, dobra, bo przeginam. Wasze zdrowie i zaczynamy. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Przychodzę z małą aktualizacją, ponieważ prawie skończyłam. Haha, może tak nie wygląda, ale naprawdę zostało mi tylko wymopować podłogę i kiedy ona wyschnie, odłożyć wszystko na miejsce. Zamykamy drzwi, aby podłoga mogła wyschnąć. Jestem z siebie na maksa dumna. Zobaczcie, jak się pięknie zrobiło. Jest wreszcie czysto. Nie ma niepotrzebnych rzeczy poukładanych w jakichś dziwnych miejscach. Jest choinka, są kalendarze adwentowe. Jest Bogdan, Stefan, Bogdanka. Mamy jakieś dodatkowe ozdoby. Piękny kalendarz adwentowy robiony przez pana Marcina. Tutaj jeszcze jest królik, zając z Wielkanocy, ale to już wymienimy kiedy indziej, bo mam kilka poszewek na poduszki, więc spoko, będzie się działo tam oczywiście statyw. Ta choinka pięknie odbija się w ogóle w oknie, czy tutaj w telewizorze, no uwielbiam. No i kuchnia też jest czyściutka, wysprzątana, no jest cudownie. Jutro będzie można odpoczywać. Nie pokazuję wam stanu góry, piętra, bo niestety nie ma się czym chwalić.
ale już jest progres, już jest dobrze. Tutaj na pewno będzie o wiele przyjemniej przebywać. Dobra, a teraz otwieramy kalendarz adwentowy z The Body Shop. Pachnie nowością, pachnie świeżością tutaj. Naprawdę ekstra. W końcu jest posprzątane. Jestem mega zadowolona. Ale nareszcie mogę usiąść i spokojnie otworzyć z Wami kalendarz adwentowy. Więc mam pudełko. Dzisiaj jest piąty, jutro Mikołajki. I gdzie jest piątka? Gdzie jest piątka? Co dzisiaj będzie? Dobra, to było bardzo łatwe. I strzelam, że tutaj będzie żel pod prysznic. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ale... proszę, chociaż... no, do końca jestem przekonana, bo to jest bardzo, bardzo lekka rzecz. Otwórzmy, zobaczmy, jest piąteczka. Proszę, o! I... to jest masełko do zmywania makijażu, oczyszczające. To już jest chyba trzecie masełko w mojej kolekcji i żadnego jeszcze nie użyłam. Dajcie znać, czy to jest dobre, czy warto, czy nie, bo ja wolę jednak płyny micelarne niż takie masła. Okej, chyba to jest znak, aby przetestować, aby wypróbować i się przekonać, czy ewentualnie powinnam to u siebie w szufladzie mieć, czy komuś oddać. No. W ogóle Marcin, ja cały czas nie mogę uwierzyć, że Marcin mi podarował ten kalendarz. W życiu bym się nie spodziewała, że mu coś takiego wpadnie. A proszę, dzięki temu możemy coś kosmetycznego również otworzyć. I w sumie na razie, do tej pory, oprócz tej ściereczki musinowej, chociaż ta ściereczka też jest przydatna. Nie jest aż tak źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Numer piąty za nami. I w ogóle miałam Wam powiedzieć, podczas brania prysznica, podczas kąpieli, jestem zmęczona, wpadłam na pomysł, jak wykorzystam ten album, który dzisiaj rano dostałam. I słuchajcie, ja po prostu wywołam zdjęcia z grudnia, z tego roku i wrzucę je do tego albumu. Myślę, że to będzie super pamiątka z tego zwariowanego czasu, że ja na to wcześniej nie wpadłam. Nie wiem, jak to się stało, ale wiecie, podczas kąpieli podobno człowiekowi przychodzą do głowy najlepsze pomysły i tak właśnie było. I w ogóle ja tych albumów już mam sporo, pustych oczywiście i najwyższa pora, aby zacząć je uzupełniać tak już na serio. Myślę, że w 2023 wezmę się za to na poważnie. I teraz jeszcze jedno pytanie do Was. Koniecznie dajcie mi znać, czy kogoś zmotywowałam tymi moimi porządkami, czy macie w planie dzisiaj coś ogarniać, czy też leniuchujecie, jak tam wasz pierwszy tydzień w sumie minął grudnia. Napiszcie mi, jak to u Was wygląda, czy już jest świątecznie, czy czujecie ten klimat, czy jeszcze nie, bo ja, jak widzicie, czuję. I święta są coraz bliżej, już piąty w ogóle, nie wiem jak to się dzieje, w ogóle, że mamy grudzień, to do mnie w ogóle, że ja kręcę vlogmas, to jeszcze do mnie chyba nie dotarło, tak na poważnie. I tak, napiszcie, czy Was motywowałam, czy już porządkujecie coś, czy macie już może menu na święta, może się zainspiruję jakimś przepisem, może chcecie mi coś tam podesłać, ja bardzo chętnie przetestuję, znacie mnie, uwielbiam, czasami wy podsuwacie takie pomysły, że klękajcie narody. Okej, dobra, lecę do pracy i jeszcze pewnie na chwilę się tutaj do Was odezwa. A z racji, że 6 grudnia przed nami, to Mikołaj również był, buty widzę były czyszczone, więc prezent jest zostawiony, a ja z Wami się żegnam. Widzimy się w jutrzejszym vlogu, mam nadzieję w komplecie. I zobaczymy, czy Pan Marcin będzie zadowolony, czy też nie ze swojego prezentu. Uważajcie na siebie, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Na razie, pa!